Witamy na pomeczowej konferencji prasowej po siódmej kolejki trzeciej ligi pomiędzy Sokołem Ostróda a Turem Bielsk Podlaski. Sokół wygrał 6-1, są z nami obecni asystent trenera Tura Bielska Podlaskiego, pan Jacek Bajer i trener Sokoła Ostróda, pan Sławomir Majak. Jako pierwszego o głos poprosimy asystenta trenera drużyny gości. Chciałbym wszystkim złożyć gratulacje trenerowi, wspaniały debiut. Na pewno o takim marzyliście, także zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Przegraliśmy z drużyną, która była u nas zdecydowanie lepsza, przede wszystkim jakościowo, piłkarsko, i to było widać na tym boisku. My niestety, my jesteśmy tak naprawdę zespołem, który raczkuje jeszcze. Ten zespół powstał 2 tygodnie przed ligą. Jeszcze nie jesteśmy zgrani, powiedzmy sobie szczerze, i widać tego efekty na boiskach, ponieważ tracimy dużo bramek, ale też nie potrafimy za bardzo stworzyć sobie tych sytuacji z przodu. Także sytuację mamy bardzo trudną. No ale cóż, liga dalej trwa, my nie możemy się poddawać. My to traktujemy w ten sposób, że ten awans do trzeciej ligi to jest wielka nagroda za to, co było w czwartej lidze. Czwarta Liga Podlaska jednak zdecydowanie widać, że jest jakościowo słabsza od tych innych, i to widać. Bo drużyny, które awansują z naszego województwa, mają bardzo trudne zadanie i trudności z utrzymaniem się. Także jeszcze raz gratulacje, trenerze. Powodzenia dalej. Trener drużyny Sokoła Ostróda, pan Sławomir Majak. Dziękuję za miłe słowa. Oczywiście można sobie tylko taki debiut wymarzyć, jak ja miałem dzisiaj, ale oczywiście wynik wysoki, ale w grze zespołu jeszcze było dużo mankamentów do poprawienia, i wiemy, i zdajemy sobie z tego sprawę, bo nawet ta bramka strzelona na 3-1 przez zespół gości po ewidentnym naszym to błędzie, tak nie może się zdarzyć, bo przy lepszym przeciwniku może to się skończyć o wiele gorzej. Też sytuacja kontrowersyjna, zachowanie się Ciacha i te odepchnięcie przeciwnika, moim zdaniem ewidentna czerwona kartka, sędzia jej nie pokazał, i to być może jakby spowodowało to, że ten mecz się potoczył tak, jak się potoczył, to dalej, bo grając w 10 na 11 mogło być to oczywiście inaczej. Także tutaj te mankamenty musimy wyeliminować, i te zachowania też niekoniecznie, które powinny się zdarzyć na boisku, one w ogóle się nie powinny zdarzyć, bo to jest osłabienie to zespołu, a wynik tak w tym momencie jeszcze tak do końca nie był wyjaśniony, więc tutaj to na pewno musimy nad tym elementem popracować. I tak jak powiedział trener gości, cieszymy się z tego zwycięstwa, bo nam to było potrzebne po tych meczach, gdzie nie mogliśmy zapunktować, i ta miejsca w tabeli też nie odpowiada potencjałowi zespołu. Dzisiaj się cieszymy z tych 3 punktów, ale realnie patrzymy w przyszłość. Czekają nas dalej ciężkie mecze. Każdy będzie dla nas bardzo ciężki. Ten najbliższy to Wikielcu, a tym bardziej ten najbliższy na własnym boisku z Pelikanem Łowicz. I musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli tych błędów nie wyeliminuje, to nie będzie tak łatwo i przyjemnie, jak to było dzisiaj. Dziękujemy. Czy są pytania do trenerów? Tak, mam pytanie do trenera gospodarzy. Przede wszystkim gratulacje, debiut na 6. Po raz pierwszy pan prowadził drużynę na ostródzkim obiekcie, która wygrała. Początek jednak meczu i pierwszej połowy, drugiej połowy jednak nerwowy. Z czego wynikała ta nerwowość? Piłkarze za bardzo chcieli? Właśnie nie wiem, też nad tym myślałem, bo i początek pierwszej połowy, tak jak pan słusznie zauważył, i początek drugiej połowy bardzo ospały, bardzo taki nierówny, dużo niewymuszonych strat, takich niepotrzebnych do zagrań, gdzie to było to sytuacja na styku. Z tego też, jak powiedziałem na początku, stworzyła się sytuacja, gdzie zespół gości strzelił na bramkę na 3-1. Mówiliśmy sobie przed meczem bardzo długo i w trakcie tych przygotowań do tego meczu, żebyśmy nie grali takich piłek, bo możemy się narazić na jakieś sytuacje niepotrzebne. Jednak zawodnicy jakby tego nie przyjęli sobie do głowy, dlatego też mówię, że nad tym elementem trzeba dużo pracować. Zdawaliśmy sobie sprawę, analizując tur, że musimy grać bokami. Tam, gdzie pojawiła się piłka do boku, stwarzaliśmy sytuację i tak padały bramki. Tam, gdzie staraliśmy się przejść przez środek, to poza chyba bramką strzeloną przez Zalewskiego, te wszystkie piłki były w zasadzie odbierane przez przeciwnika. Dlatego też uczaliśmy się na to, że tak nie możemy grać, bo zespół, która gra bardzo blisko, jeżeli chodzi o strefę obronną między to sobą, i tylko będziemy szukali tych szans z skrzydłami. Jeżeli to zespół realizował, to było to pewne i spokojnie z tego padały i tworzyły się sytuacje. Natomiast kiedy tylko graliśmy przez środek, to było już nam ciężko. Natomiast mówię, tak jak powiedziałem, weszliśmy źle w jedną połowę i w drugą połowę.
klubowym i to też jest jakby temat do przemyśleń, czemu tak się stało, to była ta nerwowość, że zespół jest pod jakąś ścianą, pod presją, bo wiadomo, tych punktów jest bardzo mało, a zespół ten chyba moim zdaniem nie zasługuje na to miejsce, które ma obecnie. Są to elementy do wyeliminowania, ale na to potrzeba czasu. Przeprowadził Pan w zasadzie 3 treningi z drużyną. Miał Pan dużo dylematów, jeżeli chodzi o zestawienie podstawowej jedenastki, bo kadra nasza jest dosyć liczna i część zawodników trzeba było nawet odesłać na trybuny. Jak w każdym zespole chyba część zawodników musi usiąść na trybunach. Miałem jakiś tam dylemat, ale też nie chciałem za bardzo mieszać w zespole, bo byłem tutaj na meczu z Ursusem, też nie wyglądało to źle. Wynik to 0-0, tam w tym meczu nie krzywdził żadnego zespołu. Z tego co obserwowałem na finish parkie też optyczna przewaga, a wynik w drugą stronę dzisiaj było może tej takiej gry. Ładnie dla oka też były takie to fragmenty, ale cieszymy się przede wszystkim z tego, że w końcu te bramki zaczęły padać i w końcu odnieśliśmy zwycięstwo i znaleźliśmy 3 punkty, bo to nam pozwoli na kilka dni odpoczynku. Oczywiście mamy teraz w środę Puchar Polski, to jest też jakby to kolejne wyzwanie dla nas i potem kolejny wyjazdowy mecz do zespołu, który na tą chwilę na ostatnim miejscu w tabeli. Też nie będzie to łatwe spotkanie, bo wiadomo, że zespoły przynajmniej te, które grają u siebie w takich to meczach z zespołem na tą chwilę, który jest bezpośrednio jakby to bliskości, też będą chciały nam urwać punkty, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że czeka nas bardzo ciężki wyjazd, ale chcąc mieć w miarę spokojną zimę, musimy punktować z każdym, bez względu na to, czy będziemy grali na wyjeździe, czy u siebie, a wierzę w to, że zespół jest na to stać. Jeszcze jedno pytanie właśnie a propos środowego meczu pucharowego. Ma Pan już pomysł, jak do niego podejść, czy raczej przegląd kadr, czy też krystalizowanie się podstawowej jedenastki? Czyli ja uważam, że nie będziemy dużo rotować w składzie, bo uważam, że to nie jest z korzyścią dla zespołu. Oczywiście dostanę szansę też za paru zawodników, którzy nie mieli tej okazji dzisiaj zadebiutować. I to będzie jakaś, może mnie zało tego aż takimi dużymi zmianami, jakieś tam korekty może będą na dwóch, trzech pozycjach, ale nie chciałbym za bardzo mieszać, wydaje mi się, że konsolidowanie składu to jest ta droga, która dąży do sukcesu i ja nie chcę z niej po prostu zbaczać.